Przyjechaliśmy do Drezna, gdzie spróbujemy oczywiście tutejszych specjalności. Jedną z nich trzymam w rękach, ale nie samym niemieckim jedzeniem będziemy tutaj żyć. Popróbujemy kuchni z innych rejonów świata, a także odwiedzimy tutejszy jarmark świąteczny, na którym też coś oczywiście przekąsimy. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Naszą przygodę w Dreźnie zaczynamy od miejscówki, która nazywa się Drezner Kaffeestübchen. Będę się starał poprawnie wymawiać te niemieckie nazwy. Kiedyś się niemieckiego uczyłem, ale trochę lat minęło. Także możecie mnie oczywiście poprawiać w komentarzach. I to miejsce zostało mi polecone na Eierschäcke, czyli to ciasto, które składa się z trzech warstw. Mamy warstwę twarogową, mamy warstwę ciasta oraz czegoś w rodzaju pianki, kremu waniliowego. Zaraz spróbuję, to będę wiedział dokładnie. To tutaj można też się napić kawy. Mam własną kawę, w ogóle własną mieszankę kaw. Dużo różnych likierów tutaj można kupić i wiele innych rzeczy. Też są tutaj ponoć śniadania. Parę osób mi to miejsce polecało, ale spróbujmy tego ciasta. Dobra to jest. Słodziutkie. Jest faktycznie twarogowe jak sernik, ale jest duża warstwa tego takiego mocno zbitego kremu waniliowego. No pyszne, bardzo słodkie, bardzo słodkie. Zjedliśmy więcej tego ciasta i ono jest naprawdę bardzo smaczne. Troszkę jak sernik, ale właśnie z takim waniliowym posmakiem, takim waniliowo-jajecznym nawet bym powiedział. Zresztą nazwa Eierschäcke nie bierze się znikąd. To jajko w nazwie jest. I myślę, że naprawdę warto tego ciasta tutaj w Dreźnie spróbować. To jest takie tradycyjne ciasto dla Saksonii, dla całego tego regionu. Tutaj jest niby wypiekane przez babcię. Żadnej babci nie widzę, ale może faktycznie ona istnieje. To miejsce polecaliście mi głównie na to ciasto, ale kawa też jest całkiem smaczna. Tutaj w zestawie można zamówić ciasto, kawę oraz likier kawowy. Też chyba tutejszej produkcji. Jest to dość mocne, dość słodkie i rzeczywiście kawowe, tego się można było spodziewać. To jest w ogóle bardzo niewielka kawiarnia. Raptem 4 stoliki widzę. Może latem jest jakiś tutaj gdzieś ogródek. Jesteśmy na Starym Mieście, także wszędzie jest w zasadzie stąd blisko do wszystkich zabytków. No i tutaj właściciel chyba lubi zbierać złote płyty. Złote płyty różnych wykonawców. Jest na przykład chyba jakaś multiplatynowa płyta za soundtrack do Titanica, ale multiplatynowa w Niemczech tylko i wyłącznie, a także płyty złote i platynowe wielu innych zespołów. Także takie ciekawe, niewielkie miejsce, kameralne bardzo, chyba warte odwiedzenia. Na słodko zaczynamy nasze jedzenie w Dreźnie. To ciasto bardzo mi posmakowało, może dlatego, że mocno przypomina sernik, w zasadzie jest po części sernikiem. Także zaczynamy pozytywnie ten zestaw, kawa, ciasto i likier 6,90, a cappuccino małe 2,90. Także łącznie wydaliśmy 9,80, a ja jeszcze tak bardziej rzuciłem okiem na te złote płyty i to są głównie złote płyty, platynowe płyty za soundtracki wydane w Niemczech. Taka ciekawostka. Po kawce, po ciastku przeszliśmy na obiad. Jesteśmy w Watzke. Nie wiem, czy to przeczytam, ale intuicyjnie to robię. I to jest takie miejsce dość popularne, trochę turystyczne. Specjalizuje się w specjalnościach Saksonii, w specjalnościach niemieckich, czyli mamy piwo i mamy wurszty, czyli kiełbasy. Jest też solianka, czyli zupa, która jest tutaj popularna ze względu na to, że Drezno należało do NRD, kiedy Niemcy zostały podzielone i te wpływy wschodnie tutaj są dość mocno wyraźne. Nawet są restauracje, które troszkę specjalizują się w kuchni NRD. Piwo jest tutaj robione na miejscu. Mam tutaj trzy piwa. Jedno to jest Pils, czyli tradycyjne. Doskonale znane, aczkolwiek jest dość jasne, zaskakująco jasne jak na Pilsa. Drugie piwo to jest Alt Pischner. Nie znam tego piwa. Więcej zaraz o nim poczytam. A tu jest piwo miodowe. To jest taka deska degustacyjna. W każdej szklance, w każdym kuflu jest 100 ml piwa. Można też zamówić normalne, duże piwo. Nie ma tłumów. Można też kupić te tutejsze kiełbasy w wersji to go, a także w takiej wersji pakowanej do przygotowania w domu. Przyszło już moje zamówienie i główną postacią na tym stole jest dzisiaj Zesische Reisen Bratwurst, czyli gigantyczna kiełbasa typowa dla Saksonii wraz z pirezie mleczanym oraz kiszoną kapustą sauerkraut z dodatkiem boczku. To nie jest kiełbasa, którą lubię najbardziej. Ona jest mocno zmielona, ale tak generalnie wyglądają kiełbasy w Niemczech. Jest jednak doprawiona, dość słona i w gruncie rzeczy ta kiełbasa smakuje całkiem nieźle. Smakuje lepiej niż myślałem, że będzie, kiedy ją zobaczyłem, ale dość szybko mi się nudzi. Nie wiem, jak to inaczej określić. No, po prostu im dłużej się ją je, tym bardziej ona staje się mdła dla nas. Ten wielki rozmiar jest zupełnie niepotrzebny.
Ja początkowo chciałem zamówić inną kiełbasę, ale się okazało, że wybrałem jakąś, która jest dostępna tylko we wtorki, a dzisiaj jest środa, więc szybko pani kelnerka poleciła mi tę. No i na tej się skończyło generalnie. Także wybór nie do końca trafiony, choć jest taka tradycyjna tutejsza rzecz, więc cieszę się, że tego tutaj spróbowałem. Zwłaszcza, że i ta kapusta, i te ziemniaczki naprawdę bardzo smaczne. Poza tym zamówiłem soliankę. Tak jak mówiłem, jest to zupa raczej kojarząca się z kuchnią rosyjską czy z kuchnią ukraińską. Tutaj jest jednak troszkę inna jej wersja. Też jest tutaj dużo mięsa, dominuje oczywiście kiełbasa, jest pasta z pomidorów, jest dużo papryki, cebulka, jakieś pikle, trochę soku z cytryny dla kwaśnego smaku oraz sporo śmietany. Całość jest jednak bardzo, bardzo gęsta i w smaku przede wszystkim śmietanowo-pomidorowo-kwaśna, a jak ja kojarzę solianki z kuchni wschodniej, no to tam jest jednak o wiele więcej takiego mięsnego smaku. Tutaj ten mięsny smak pojawia się jedynie wtedy, kiedy natrafiamy na kawałki kiełbasy. Jest ich akurat sporo, także to się dzieje często, ale po prostu sam bulion nie jest taki mocno mięsny. Całkiem smaczna rzecz, smakuje mi bardziej niż ta kiełbasa na pewno. Ta zupa jest naprawdę sycąca, w sumie bardziej przypomina jakieś takie danie typu leczo albo gulasz, jeśli chodzi o gęstość. No i mam jeszcze precla, wypiekany tutaj na miejscu. Bardzo dobry precel, mięciutki w środku, lekko chrupiący z zewnątrz, no i dość słony. To może być spoko przekąska do piwa i myślę, że sporo osób tutaj właśnie na piwo i precla czasem przychodzi. A samo piwo, szczerze mówiąc, niespecjalne. Ot, zwykłe piwo. Tutaj ten browar istnieje od końca XIX wieku, bodajże 1898 rok. Wszystkie trzy piwa smakują do siebie dość podobnie. Wiadomo, to miodowe jest ciut słodsze. Dwa pozostałe różnią się jedynie stopniem goryczki. Sprawdziłem w Google, co znaczy Altpichner i w sumie niewiele się dowiedziałem. Pierwsze wyniki, jakie mi wyskoczyły, to związane właśnie z tym miejscem, z Watzke. Także to jest chyba jakaś taka też tutejsza specjalność. Smakuje podobnie do pizza, tylko jest ciut bardziej goryczkowe. Muszę wam powiedzieć, że najlepszy z tego wszystkiego był ten precel. Naprawdę porządny, smaczny precel. Na niego bym tutaj wrócił najchętniej. Na drugim miejscu stawiam tę soliankę, która jest inna niż jestem do tego przyzwyczajony, ale była w sumie całkiem udana. Dla mnie może zbyt pomidorowa. Najgorzej oceniam tę kiełbasę. O ile te pierwsze kęsy kiełbasy były takie dla mnie zaskakujące, że to jest lepsze niż się spodziewałem, o tyle im dłużej ją jadłem, tym stawała się ona dla mnie bardziej mdła, co no w kontekście jej rozmiarów powoduje, że naprawdę trudno taką porcję skończyć. No i też to piwo troszkę mnie rozczarowało. Myślałem, że to będzie coś lepszego, a to są takie klasyczne piwka stojące na podobnym poziomie co jakieś piwa koncernowe ze sklepu. Jakie ceny? Degustacja trzech piw 3,90, precel euro 50, solianka 6,90, no i Risen Bratwurst 13,90. Łącznie tutaj zapłaciliśmy 26 euro i 20 euro centów. Przyszedł wieczór naszego pierwszego dnia w Dreźnie, no i mieliśmy pójść najpierw do restauracji Freiberger. Nazwa wywodzi się od piwa Freiberger. Niestety cały lokal zajęty. Poszliśmy do Augustinera tuż obok, też nazwa od piwa, no i cały lokal zajęty. Chciałem spróbować jeszcze czegoś z kuchni niemieckiej, z kuchni Saksonii, ewentualnie z kuchni Bawarii. Jakaś golonka miała wjechać, no ale niestety nie udało się dostać. Nie wiedziałem, że te miejsca są aż tak popularne. To takie miejsca turystyczne, ale jak widać mocno oblegane i na dzisiaj już stolików nie było. Także taki protip dla was, jeśli planujecie wycieczkę do Drezna, to róbcie rezerwację z wyprzedzeniem, żeby nie spotkało was to co nas, aczkolwiek wylądowaliśmy w miejscu, które nazywa się Edelweiss i tutaj jest kuchnia Alp, Alpen Restaurant, tak nazywa się to miejsce. Zamówiliśmy fondue, rzecz, którą ja próbowałem raz w życiu we Francji i nigdy więcej później nie, aczkolwiek to fondue jest niby fondue austriackim z południowego Tyrolu. Jestem ciekawy, co to będzie. Póki co mamy alpejskie piwo, które nazywa się Bölbir. Pierwszy raz w życiu je piję i taki zwykły lager, delikatniejszy od tego z Watzke. Dzisiaj mniej goryczkowe. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Dostaliśmy nasze fondue i tutaj się ten ser połączony z winem bulgoce nam. Oczywiście to jest podgrzewanie od spodu. Tutaj chodzi o to, żeby w tym serze
zamaczać czy kawałki chleba, czy kawałki mięsa, czy kawałki ziemniaków, rozkoszować się smakiem austriackiego sera górskiego Emmentalera połączonym z białym austriackim winem. Oprócz tego rondelka mamy pieczywo, takie kawałki jasnego i ciemnego chleba. Mamy szynkę tyrolską chyba, ogórki, sałatkę z ogórków oraz takie cebulki perłowe. No i mamy tutaj ziemniaczki. Zacznę może od czegoś najmniej posiadającego swój smak, czyli od kawałka pieczywa i... O, zapaszek jest taki intensywny. Zresztą jak tutaj weszliśmy do lokalu, to przywitał nas taki zapach. Nie do końca wiedzieliśmy, czy to ser połączony z winem, czy pot. Ale to był chyba ser połączony z winem. Gorące, ale bardzo smaczne. Ten ser jest taki dość intensywny przez to połączenie z winem, bo jest mocny posmak tego wina. A przy okazji taki charakterny ser. To będzie całkiem dobre, ale też bardzo kaloryczne coś czuję. Jemy sobie to fondue, ono jest naprawdę bardzo smaczne. Tak jak mówiłem, ja już jadłem fondue kiedyś we Francji, dawno temu. Miałem 8 lat i wtedy mi nie smakowało. Wtedy przeszkadzał mi ten posmak białego wina, zdecydowanie. Ale pamiętam też, o właśnie, pamiętam też, że jak się wydarzyło coś takiego jak mi teraz, czyli że kawałek chleba wpadł do gara, to była jakaś kara. Podejrzewam, że skoro byliśmy dziećmi, no to była ta kara jakaś taka bardziej pod dzieci, czyli jakieś tam gonienie wokół stołu, bo też tutaj muszę zaznaczyć, że jadłem fondue nie w restauracji, a u kogoś w domu, a pewnie dorośli mają jakieś inne kary. Nie wiem jak, możecie pisać w komentarzach. W każdym razie to fondue jest naprawdę bardzo smaczne. Taki głęboki smak sera połączonego z winem. Najlepiej smakuje właśnie z pieczywem, bo wtedy właśnie najbardziej czuć smak samego sera, samego wina. I to moim zdaniem jest tutaj najfajniejsze. Całkiem nieźle smakuje też ten ser z ziemniakami, a te pozostałe rzeczy, czyli te pikle oraz szynka tyrolska, no to raczej do przegryzienia. Generalnie produkty w miarę dobre. Ta szynka tyrolska to nie jest szynka, do której bym się modlił, czy coś w tym rodzaju, ale bardzo smacznie tutaj wchodzi w towarzystwie tego głównego aktora, czyli fondue. Nie mam oczywiście zbyt wielkiego porównania, jeśli chodzi o fondue. To jest moje drugie fondue w życiu, ale mi smakuje, dobrze się bawię. To miejsce jest turystyczne raczej, tak samo jak Wacka i tak samo jak te dwa miejsca, które chcieliśmy odwiedzić, ale były zajęte. Także no nie spodziewam się, że to jest najlepsze fondue na świecie, ale jeśli zainteresowało Was takie danie, a będziecie w Dreźnie, będziecie na Starym Mieście, no to możecie spróbować. Taka przyjemność kosztuje 34,90 i to jest porcja dla dwóch osób, jest dość obszerna, tego chleba, tych ziemniaków, tego sera z winem jest naprawdę sporo i myślę, że można się tym objeść pod korek, a poza tym małe piwo 3,80, a duże piwo 4,90, więc łącznie zapłaciliśmy 43 euro i 60 euro centów. Mamy już kolejny dzień i przyszliśmy, ja przyszedłem na Kepsika, jesteśmy w miejscu, które nazywa się Osnemrud i jest to lokal, który istnieje od wczesnych lat 90. w Neustadt, czyli na Nowym Mieście w Dreźnie. Wczoraj kręciliśmy się po Starym Mieście, po Altstadt. Jeszcze Wam opowiem, co robiliśmy do tego momentu, ale wylądowaliśmy w kebabie, który przez wielu uznawany jest za najlepszego kebaba w Saksonii, jeśli chodzi o donery, czyli te kręcące się kebaby pionowo. No i ja mam tutaj swojego duruma. Pokaźna armata, wielkości łokcia, ale też gruba. Pamiętam, że ostatnio porównywałem tego kebaba do łokcia z Poznania, z Tonira. No i tam też był na długość łokcia, ale był o znacznie mniejszej średnicy. No zobaczcie, jakie to jest ogromne. Niosąc go tutaj, powiedziałem do Soni, że nie wiem, czy ja to zjem. I że mam nadzieję, że nie ze względu na wielkość został on uznany za najlepszy kebab w Saksonii. Przy składaniu zamówienia powiedziałem tylko, że chcę duruma i kole zero. Nie zapytano mnie ani o sosy, ani o rodzaj mięsa. Najpierw się może wgryzę. No powiem Wam, że ten kebab nie urywa. Jest to taki typowy, standardowy kebab, jakich wiele w Polsce. Wszystko jest zawinięte w lawaszu. Lawasz jak lawasz, szczerze mówiąc. To samo mogę powiedzieć o mięsie. Mięso jak mięso. Taka tradycyjna kula mocy, jak to się mówi. Nie jest odpychająca, ale też nie jest jakieś super smaczne. Dlatego mięsa bym tutaj raczej nie wrócił. Do tego jest bardzo dużo sałaty, trochę cebuli, pomidor, ziół za bardzo nie ma. Oraz dotarłem do dwóch sosów. Na samej górze miałem przede wszystkim taki sos jogurtowy, delikatnie czosnkowy, a niżej mam już taki sos lekko pikantny, ale też chyba taki wymieszany pikantny z tym czosnkowo-jogurtowym. Nie jest to jakieś super smaczne, coś co bym
wam jakoś szczególnie tutaj polecał. Na pewno jeśli szukacie jakiegoś fast foodu na szybko, żeby coś zjeść za w miarę niskie pieniądze, no to jest to jakaś opcja, ale specjalnie na waszym miejscu bym się tutaj nie wybierał, bo to nie jest jakiś kebab, który zwali was z nóg i zachwyci. Jeśli tak wygląda najlepszy kebab w Saksonii, to troszkę boję się pomyśleć, jak wyglądają te gorsze. Nie był to zły kebab, ale też nie był jakiś zachwycający. Ja w Polsce, jak jadam kebaby, to raczej staram się wybierać takie, które czymś się wyróżniają, a ten nie wyróżniał się w zasadzie niczym. Brakowało właśnie jakiegoś mi ostrzejszego sosu albo jakiegoś doprawienia jakimiś ziołami na przykład. Także jestem raczej zawiedziony tym smakiem, bardzo takim nijakim, trzeba to przyznać. Wielkościowo super, na pewno można dość niskim kosztem, jak na Drezno, zapchać sobie żołądek. Za zestaw durum plus kola zapłaciłem 8 euro i 30 eurocentów, a my spacerujemy sobie dzisiaj po Neustadt. Najpierw rano poszliśmy na śniadanie, ale się nie dostaliśmy do lokalu Urbin, który jest bardzo mocno polecany tutaj w Dreźnie na śniadania. Niestety trzeba robić rezerwację, a jak ja wczoraj patrzyłem na możliwość rezerwacji na godzinę 9, to najwcześniej można było zrobić taką rezerwację na za 2 tygodnie. Poszliśmy więc do kawiarni Speciality, która znajdowała się po drugiej stronie ulicy, nazywała się Oswald's i też miała mieć śniadanie, aczkolwiek ten wybór śniadań w dni powszednie nie jest jakiś duży, no to są kanapki takie tostowane. Ja zjadłem jednak całkiem smaczny sernik cynamonowy i jego mogę wam śmiało polecić. Troszkę się za to wkurzyłem, że mimo, że jest drip w ofercie, to w danej chwili powiedziano mi, że niestety nie mogą go przygotować, bo jest za duży ruch. Byliśmy też w mleczarni, takiej zabytkowej mleczarni, najpiękniejszej mleczarni na świecie, ale to zobaczycie na kanale Sony. Znowu ten alarm? Alarm się włączył. Słuchajcie, dzisiaj jest Narodowy Dzień Testu Alarmu w Niemczech. U Soni na kanale będzie oczywiście więcej zwiedzania. Będzie też dużo więcej świątecznego klimatu, także zapraszam. Przede wszystkim ma być świątecznie. To są takie vlogmasy. Po to założyłam kanał, żeby w grudniu dodawać vlogmasy. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to Kodo. Kodo, nie wiem do końca, że dobrze wymawiam tę nazwę, bo jest to nazwa wietnamska. Jest to restauracja z kuchnią wietnamską, a w zasadzie z takim azjatyckim fusion. Są dania kuchni wietnamskiej, jak na przykład zupa pho, ale też są takie dania, jak ja mam tutaj. To jest specjalność tego lokalu. Nazywa się Flying Noodles. Ze względu na to, jak to danie wygląda, jak to danie jest podawane. Makaron wygląda, jakby faktycznie lewitował, ale oczywiście on się opiera na tych tutaj pałeczkach. Do tego jest taki sos. Sos curry, mocno kokosowy, z dodatkiem warzyw. No i do wyboru jest też mięso. Ja mam akurat krewetki w tempurze. Może być kurczak, może być też kaczka. No i co ciekawe, można tutaj także zjeść sushi. Także mamy dania kuchni wietnamskiej, takie tradycyjne. Mamy dania fusion, no i mamy sushi. Zabieramy się za jedzenie. Spróbowaliśmy wszystkiego i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że ta zupa pho jest naprawdę świetna. Jest to pho bo, czyli pho z wołowiną. I ta wołowina była prawdopodobnie parzona, czyli kiedy nalano do miski gorącego bulionu, to wrzucono plastry surowej wołowiny i ona w gorącym bulionie doszła do takiego stanu mięciutkiej i naprawdę pysznej wołowiny. Poza tym mamy tutaj oczywiście makaron pho, makaron ryżowy, bardzo smaczny, no i sam bulion, który jest naprawdę rewelacyjny, dobry balans smaków. Jest ta zupa z jednej strony mocno mięsna, z drugiej strony trochę kwaśna, z trzeciej została już przez nas troszkę doostrzona. Mamy tutaj taką ostrą pastę chili, którą sobie możemy do każdego dania, jeśli chcemy, dodać i ona faktycznie dodaje tej zupie ognia. No moim zdaniem ta zupa jest wręcz idealna, naprawdę pyszne zamówienie. Niekoniecznie polecę wam za to danie. Ono pięknie wygląda, ja wiedziałem, że tak będzie wyglądało, bo wcześniej zrobiłem research i stwierdziłem, a zamówię, zobaczymy, czy to tylko wygląd, czy również smak. Po pierwsze, ciężko się je ten makaron. Próbowałem to jakoś zdemontować, ale nie szło, więc wziąłem kolejne pałeczki, no i to jakoś tak próbuję zdejmować. To jest dość trudne. Robi się przy tym niezły bałagan, no widzicie. No i generalnie taki makaron maczam w tym sosie.
No i ten sos, muszę wam powiedzieć, jest bardzo, bardzo mdły. Bardzo mocno kokosowy, curry czuć ledwo co. Ja go sobie doostrzyłem, ale dalej nie jest on jakiś pyszny. Smakuje przede wszystkim mleczkiem kokosowym, więc no jest bardzo, bardzo delikatny. Tak jak niestety nie jestem zadowolony z krewetek w tempurze. Wyglądają ładnie, trzeba to przyznać, ale w smaku czuć przede wszystkim taki stary tłuszcz. One są przesiąknięte tym tłuszczem i oczywiście tempura tłusta musi być. Ale czy musi być aż tak tłusta jak tutaj? No moim zdaniem nie. Da się to zrobić inaczej. Można użyć lepszego oleju, można troszkę ten tłuszcz tempury odsączyć. Więc no nie jestem z tego dania absolutnie zadowolony. Pięknie wygląda, ale jeśli chodzi o smak, no to raczej średnio. Tego nie zamawiajcie, to sobie zamówcie. A sushi możecie, nie musicie. Nie jest to jakieś wyborne sushi, ale też nie jest złe. Jest całkiem dobrze przyrządzone. Jest to oczywiście takie bardziej zwariowane sushi. Tutaj tuńczyk na ostro z awokado, warzywami. Całkiem w porządku sushi. Ale najlepiej wypada tutaj zdecydowanie to tradycyjne wietnamskie danie, jakim jest zupa pho. Co też daje taki ogląd, że raczej w te typowo wietnamskie dania trzeba tutaj iść. Trzeba właśnie takie wybierać z karty, a jest ich sporo. To nie tylko zupa pho, ale też jest bun bo nam bo, bun cha, banh mi także. Więc pewnie gdybyśmy tutaj przyszli następnym razem, to byśmy pewnie tylko te wietnamskie dania wybrali. Co ciekawe, są jeszcze dwa punkty w Dreźnie, Kodo. No i wszystko zjedliśmy, tak jak mówiłem, najlepsze pho, a jakie są tutaj ceny? Pho, pho bo. 11,5 euro, sushi 12,20, najdroższy był ten latający makaron 16,90, aczkolwiek cena, która nas najbardziej zdziwiła, to cena za wodę 6,20 za butelkę niegazowanej wody smakującej jak kranówka tutejsza. Chyba trzeba zamawiać inne napoje w tym miejscu. Łącznie zapłaciliśmy 46,80, drożej niż w wietnamskich knajpkach w Warszawie. Zazwyczaj to pho jest tańsze, no ale takie są tutaj ceny. Tutaj na Neustadt zaszliśmy jeszcze do Lucky Cat Coffee. Jest to kawiarnia i palarnia kawy specialty. Napiliśmy się tutaj dwóch kaw przygotowywanych metodą przelewową, ale nie był to tradycyjny dripper, nie był to Chemex, tylko to była Gina. Pierwszy raz się spotkałem z takim sprzętem. Wygląda jak coś pomiędzy takim tradycyjnym dripperem a Chemexem, ale jednak jakoś to inaczej działa i kawa wyszła z tego bardzo, bardzo delikatna. Wypiliśmy dwie różne kawy, jedna była bardziej kwiatowa, druga była taka mocniejsza, bardziej w stronę jakichś takich czekoladowych nut. I tą delikatniejszą, kwiatową sobie kupiłem do domu. Jest to kawa z Kolumbii i jestem bardzo ciekawy, jak ona wyjdzie z tradycyjnego drippera. Wydaje mi się, że będzie mniej herbaciana, bardziej taka intensywna. Te ziarna kosztowały 20 euro. Jedna kawa była za 6 euro, a druga za 5,5 euro. Oprócz kawy z palarni Lucky Cat możecie się tutaj napić kawy z palarni La Cabra. To jest taka palarnia z Danii, z Kopenhagi. Ale my akurat piliśmy ich kawę w ich kawiarni w Nowym Jorku, co dopiero zobaczycie na kanale, myślę, jakoś na początku przyszłego roku. Wychodząc z kawiarni trafiliśmy na Augustus Markt, czyli jeden z wielu jarmarków świątecznych, które są tutaj w Dreźnie. Ja pomyślałem sobie, że czegoś tutaj popróbuję na tych jarmarkach. Nie w jakiejś ogromnej ilości, tak jak w poprzednim filmie, który był typowo o jarmarkach świątecznych, tyle że w Polsce. No i tutaj mam taką rzecz, taka wielka czekoladowa kula. To się w ogóle nazywa wymarzoną śnieżną kulą, tutaj z czekoladą mleczną, i to są takie chyba ciastka posklejane tą czekoladą. Nawet nie wiem, jak się mam za to zabrać, szczerze mówiąc. Wygląda słodko. Ojej, smakuje jak takie herbatniki polane tanią mleczną czekoladą. Tak sztucznie to wszystko smakuje. Tu jeszcze jest jakaś taka masa. Nie wiem, czy z marcypanu, czy z czegoś, która skleja te ciastka. To nie czekolada je skleja. Ale bardzo, bardzo sztucznie to smakuje. Kosztuje to 3,5 euro i raczej wam nie polecam. Ale czegoś jeszcze na jarmarkach tutaj w Dreźnie spróbujemy. Więcej jarmarków, tak jak już mówiliśmy wcześniej, na kanale u Sony. Tam możecie zobaczyć dokładnie, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, tutaj za mną drugi lokal Wackę, czyli tego miejsca, w którym byliśmy wczoraj. I tak sobie przypomniałem, że miałem jeszcze wam wczoraj uściślić pewną rzecz. Tam, gdzie my wczoraj byliśmy, to było Wackę specjalizujące się w wurcztach. A tuż obok, dosłownie drzwi w drzwi, jest drugi lokal Wackę, w którym menu jest trochę szersze, jest trochę więcej dań niedominujących.
daniną kiełbasy też można zjeść dania z kiełbas, aczkolwiek są też jakieś golonki, jakieś pieczenie, nawet można zjeść łososia, też można zamówić presla czy piwną degustację. Być może bardziej by mi podpasowało niż ta kiełbasa, no ale nie będziemy się już o tym przekonywać, może następnym razem przy pobycie w Dreźnie. Przyznam się wam, że my po prostu wyszliśmy do pierwszego wacka, jakie zauważyliśmy. Dopiero później po wyjściu zorientowaliśmy się, że tutaj też był drugi lokal. Nie wydaje mi się, żeby to wackę z obszerniejszym menu stało na jakimś wyższym poziomie, ale tak, dodaję informacyjnie. Przyszliśmy jeszcze na ramen. Jesteśmy w miejscówce, która nazywa się Ramen 1974, czyli Ramen 1974. Są dwa punkty w Dreźnie, jeden na Neustadt, drugi na Altstadt. My jesteśmy już na Starym Mieście. No i tutaj, tak jak nazwa wskazuje, jest przede wszystkim ramen, są jakieś przystawki, są rameny mięsne, są rameny wegańskie i wegetariańskie, a także jakieś pokeboule i curry. My poszliśmy klasycznie w ramen, zamówiliśmy tantana i tonkotsu. Tak jak wam mówiłem, w dzisiejszym odcinku będzie nie tylko niemieckie jedzenie, ale także kuchnie świata. Ten ramen bar obok Wackę był najczęściej polecanym przez was miejscem w Dreźnie. Więc w związku z tym, że mamy jeszcze troszkę czasu, a byliśmy głodni, no to przyszliśmy właśnie tutaj. No i zobaczymy, co to będzie. Z ramenem niestety jest tak, że mamy dużo bardzo dobrego ramenu w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, więc wyobrażam sobie, że ten ramen z butów mnie nie wyrwie, ale jeśli będzie przynajmniej dobry, no to będzie kolejna restauracja do polecenia w Dreźnie. Te rameny dostaliśmy mega szybko, bo tylko skończyłem nagrywanie i już się przed nami pojawiły, a to było jakieś 5 minut po złożeniu zamówienia. Tutaj w ręce mam ramen tonkotsu, czyli bulion gotowany na kościach wieprzowych z dodatkiem sosu sojowego. No i ten bulion jest taki mięsny, tłusty, delikatnie mleczny nawet. Do tego mamy całkiem sprężysty makaron oraz bardzo dużo dodatków. Moim zdaniem tych dodatków jest tutaj za dużo, bo jest, teraz tego może nie widać, bo już sporo zjadłem, ale jest wielki kawał pieczonego boczku i to, co teraz podnoszę, to jest 1/3 tego, co tutaj było. Poza tym były plastry z schabu, dwa rodzaje grzybków, pak choi i oczywiście marynowane jajo, które spróbuję teraz na wizji. Jajo naprawdę bardzo smaczne. Sam bulion nie jest taki głęboki, jak to czasem bywa w tonkotsu. Nie jest zły, nie smakuje jak zupka chińska, ale mimo wszystko trafiałem już na dużo smaczniejsze tonkotsu. Na przykład w Warszawie, w Uki Uki. Jeśli widzieliście film o najlepszych ramenach w Warszawie, to właśnie tonkotsu w Uki Uki próbowałem. Tutaj jakby brakuje troszkę tej głębi. I tak samo tej głębi brakuje w tantanie. Choć moim zdaniem jest to lepiej skomponowany tutaj ramen, przede wszystkim dlatego, że jest mniej dodatków. Mielona wieprzowina, kukurydza, trochę dymki i kiełków, no i oczywiście też sprężysty makaron. Sam bulion również nie jest tak głęboki, jakby mógł być, nie jest tak mocno sezamowy, no i też nie jest aż tak pikantny, jakby mógł być. Niemniej podchodzi mi bardziej niż to moje tonkotsu. Także myślę, że tutaj właśnie tantan to bezpieczniejsza opcja. Nie są te rameny złe, ale tak jak mówiłem, rozpieściły nas rameny warszawskie. I po prostu w Warszawie, w Łodzi, teraz ponoć także we Wrocławiu, w Gdyni, w Krakowie, można zjeść lepszy ramen niż ten tutaj w Dreźnie. Słuchajcie, im dłużej jem to tonkotsu, tym niestety mniej mi smakuje. Czasem z ramenami jest tak, że one zyskują przy jedzeniu, a czasem jest tak, że niestety tracą. I ten traci, ten bulion jest po prostu moim zdaniem zbyt mdły. Za mało tutaj soli na pewno, za mało tego sosu sojowego i po prostu kolejne łyżki już troszkę mniej bawią, można powiedzieć. Sonia mówi, że ma podobnie z tym tantanmenem, choć mi się wydaje mimo wszystko ciekawszy. Czy polecamy to miejsce? No mówię, to jest ramen gorszy niż najlepsze rameny w Polsce. Nie jest jakiś tragiczny, chociaż ten tonkotsu no, zbliża się z przeciętnego poziomu w stronę słabego, moim zdaniem. Ale plusem tego miejsca jest na pewno klimacik, bo jest naprawdę świetny wystrój tego ramen baru. Zachowując skalę, przypomina mi te ramen bary w Paryżu, które też były przystrojone odpowiednio. Tutaj nie ma może aż takiego bajeru, ale i tak klimacik, trzeba przyznać, jest. Wyszliśmy, zapłaciliśmy. Jakie są tutaj ceny? Tanton kosztował 11 euro i 90 eurocentów. Za 12,5 euro był ramen tonkotsu. Do tego jeszcze woda 2,90. Łącznie wyszło więc 30 euro i 20 eurocentów. I tutaj tak pamiętam ceny ramenów z Berlina sprzed kilku, pięciu, sześciu lat, no to widać wyraźnie, że te ceny tutaj wzrosły. W Niemczech również jest inflacja, choć nie tak duża jak w Polsce.
Zgodnie z zapowiedzią spróbuję jeszcze czegoś na jarmarku świątecznym. Jesteśmy na Sztricelmarkt. To jest taki główny jarmark w Dreźnie, najstarszy w Niemczech. Odbywa się od ponad 500 lat. No i tutaj jest bardzo dużo jedzenia, trzeba to przyznać. I oprócz takich tradycyjnych wursztów czy tradycyjnych słodkości, było kilka ciekawych opcji. Ja zdecydowałem się na kanapkę z pieczonym wołem, który rzeczywiście jest tutaj pieczony. Jest to po prostu bułka z wołowiną, z kapustą i z sosem. Stawia się do tego spora kolejka, aczkolwiek idzie bardzo szybko, bo te kanapki są bardzo, bardzo szybko wydawane. Czas na pierwszy gryz. No trzeba przyznać, że to mięsko jest mięciutkie, rozpływające się w ustach. Bułka to taka tradycyjna, suchawa kajzerka. Jem dalej. Zjadłem troszkę więcej tej kanapki, no i to jest, słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Mięso czasem jest bardziej rozpływające się w ustach, a czasem jest twardsze, niestety. Smakuje to całkiem nieźle, tak jakbyście sobie upiekli kawał mięcha i włożyli go do bułki. I tutaj właśnie ważna informacja, to jest w sumie taki kawał mięcha, to nie jest szarpane mięso, także miejcie to na uwadze. Koszt takiej kanapeczki to 7,5 euro, chyba że będziecie wystawić z grzanym winem lub z piwem, no to wtedy macie za 10 euro cały pakiet i to się całkiem opłaca. I tym jarmarcznym akcentem kończymy vlog z Drezna. Troszkę pojedliśmy zarówno takich specjalności tego regionu, jak i rzeczy z innych kuchni, które tutaj można znaleźć. Jakichś takich większych zachwytów kulinarnych raczej nie było. Na pewno z chęcią zjadłbym jeszcze raz to ciasto, które jedliśmy w pierwszym odwiedzonym miejscu. Ta zupa pho była naprawdę świetna, aczkolwiek dostęp do świetnej zupy pho mamy na co dzień w Warszawie. Bardzo dobry sernik zjadłem dzisiaj rano. Nie nagrałem go, ale go zjadłem. To było w kawiarni Oswald. Smaczny był jeszcze pretzel w Diwackę, no ale to tylko pretzel. Dawajcie znać w komentarzach, czy wy jedliście coś smacznego w Dreźnie. Jeśli tak, no to piszcie, co to konkretnie było i w jakim miejscu. A my tymczasem jedziemy do Pragi i coś czuję, że tam jedzenie bardziej przypadnie mi do gustu. Tym bardziej, że nie będziemy tam po raz pierwszy. Ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.